Witam. Dzisiaj będzie więcej o wtryskach, czyli diagnostyka, wymiana, kodowanie i ewentualnie adaptacje. Słuchajcie, 1,6 i 2 litry TDI Euro. Silnik. Pierw będzie o wtryskach w 1,6, czyli wtryskach Siemensa. Słuchajcie, tak, mogą być dwie usterki. Wtrysk klejący albo uszkodzona cewka. Wtrysk lejący, tak jak i w 1,6 i tak i w 2 litry, będzie objawiał po prostu nierówną pracą albo po prostu na tym cylindrze, jeżeli już będzie lać, to będzie po prostu misfire, nie będzie palić na ten cylinder i będzie po prostu rzucało autem. Następnie, jak to zdiagnozować? No po prostu VCDS pierw, ja przynajmniej tak robię przynajmniej i pokażę Wam, jak to zrobić. Dobra, odpalamy VCDS-a. Już kiedyś pokazywałem, ale stwierdziłem, że zrobię pełny filmik. Wchodzimy w silnik. Wchodzimy w pomiary rozszerzone. Wpisujemy tu injektor. Injektor, czyli Quantum Deviation. No i tak jak widzimy tutaj, co widzimy? Widzimy pomiary. Jeżeli tu będzie powyżej dwójki, oznacza to, że wtrysk kleje i trzeba sprawdzić. Słuchajcie, jak sprawdzamy? No VCDS, tak jak nasz widz napisał, może zachodzić rekompensacja. Dokładnie zgadzam się z nim, dlatego warto sprawdzić jeszcze dla pewności. Jest takie urządzenie, można przelewy zmierzyć. W tej chwili Wam pokażę. Kiedyś może kupię to. Kiedyś robiłem szczykawkami, na szczykawki sprawdzałem, a może kupimy takie urządzenie i Wam pokażę, jak to zrobić, żeby upewnić się, że któryś z wtrysków leje, po prostu się podłącza, przelewy wracają do pojemników takich i macie ileś pojemników, 4 pojemniki i tyle, ile tam wróci, w tym co leje, po prostu wróci mniej paliwa i w ten sposób sprawdzimy i diagnozę mamy. Także już wiemy, jak i skąd wiadomo. Jeżeli cewka, no to cewka, podejrzewam, kod PO200, także oznacza to uszkodzoną cewkę, ale także może być to kostka zaśniedziała, także warto sprawdzić, wyczyścić, albo jeszcze może być to sterowanie ECU komputerem, także też jest taka możliwość. Teraz pokażę Wam na starych materiałach, jeszcze jak nie miałem YouTube'a, to tak nagrywałem właścicielom filmiki, żeby wiedzieli, co zrobiłem, jak zrobiłem, także pokażę Wam na 1,6 aucie. No dobrze, że jak już wiemy, że mamy ponad 2, jeden cylinder nierówno chodzi, sprawdziliśmy przelewy, zgadza się wszystko, uszkodzona może cewka, zabieramy się do wymiany. Ja już wymieniałem, to znaczy wymieniałem podkładki, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak się wyciąga i wymienia wtrysk, to zapraszam do tego filmu. Ogólnie teraz pokażę Wam na 1,6, bo to jest dosyć ciekawe. Jak już wymienimy w ten wtrysk,
kodowanie. Pokażę Wam kodowanie, jeżeli chodzi w wtrysk Siemensa, który to jest numer. W tej chwili spróbuję zdjęcie Wam pokazać i który numer trzeba wpisać. Także trzeba zrobić kodowanie. Co zrobi, co się stanie, jeżeli nie zrobicie kodowania? Słuchajcie, no widziałem, że delikatnie nierówną pracę. Silnik był źle zakodowany, po prostu wtryski były pomylone. Z tego, co ja słyszałem, że może nawet silnik się uszkodzić. Nie wiem, ten samochód, który przyjechał z zamienionymi wtryskami, jeździł 3 lata, także właściciel 3 lata jeździł, silnik nie wybuchł, także nie wiem. Także kodowanie. Kodowanie teraz 16 TDI, proszę bardzo, zdjęcie. Ten numer trzeba wpisać i przekodować. Teraz tak, jeżeli już ten wtrysk mamy założony, spisaliśmy numer, to trzeba przekodować i wpisać nowy. Więc wchodzimy w Security Access i wpisujemy adaptacji kod, czyli 1, 2, 2, 3, 3. Do it. Mamy już zezwolenie i wchodzimy w adaptację. W adaptacjach jest tutaj wtrysk. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Przykładowo, że nam się stało coś z drugim. Wchodzimy i teraz już mamy tutaj zakodowany wtrysk stary. Tutaj mamy nowy. Wchodzimy. Wpisujemy nowy numer. Wpisujemy do it. Następnie OK, OK. Okay. Jak już przejdziemy wszystko, co warto, warto zamknąć, jeszcze raz wejść w adaptację, wejść w drugi wtrysk i sprawdzić, czy na pewno jest zakodowany. Jak już jest dobrze zakodowany, a mamy 1.6 diesla, bo zauważyłem, że w dwulitrowej nie ma tej opcji, czyli nie wiem czemu, miałem w ten sposób, że robiłem Cadiego, dwa wtryski lały, wymieniłem wtryski na używane. Samochód pracował już na wszystkich cylindrach, ale jednak tutaj weszliśmy, wpisaliśmy injector quantum deviation. Weszłem w pomiary. To nie były idealne. I w 1.6 TDI wtedy zrobiłem adaptation quantum deviation. Pokażę może Wam na filmiku, jak to zrobiłem, jak to wygląda i co ważne w tej chwili będzie ten filmik, także słuchajcie, przed adaptacją wtrysków warto wziąć, wyłączyć auto, poczekać, aż wszystkie funkcje się uśpią, aż wszystkie kontrolki zgasną. Aż wszystko zgaśnie, trzeba mieć zamknięte oczywiście drzwi i wszystko. Wtedy samochód się uśpi. Następnie od nowa wejść VCDS-a, przekręcić kluczyk. Wchodzimy, wybór, silnik,
jak już adaptacja się zacznie, to będzie parę razy wchodzić na obroty i schodzić. Wchodzimy w Security Access, wpisujemy kod. Następnie w Basic Setting wybieramy dolną opcję, czyli adaptację Quantum Deviation. Wciskamy OK. Następnie trzeba wcisnąć pedał hamulca gazu. Hamulec sprzęgło i gaz do końca. Jak widzicie, już weszedł na obroty. Teraz tak, po tej adaptacji już silnik pracował dobrze. Tylko że teraz 2 litry TDI są wtryski boszowskie. Więc diagnoza tak samo wygląda, czyli sprawdzamy nierówna placa albo nie chodzi na jeden gar, no to wchodzimy z powrotem. VCDS-a tak samo sprawdzamy tutaj, również tu będzie załóżmy jakiś zły pomiar, załóżmy czwartego cylindra, no to wtedy to samo robimy, wymieniamy wtrysk dany. Aha, jeszcze można zmierzyć tym urządzeniem, jeżeli jesteśmy pewni, że ten wtrysk leje, no to wtedy wymieniamy wtrysk, spisujemy numer. W tej chwili Wam pokażę zdjęcie. W tej chwili pokażę Wam zdjęcie wtrysku boszowskiego, który to jest numer, żeby zakodować wtrysk. Jeżeli chodzi o dwulitrówkę. No i teraz, jak wymieniliśmy, to zostało tylko zakodować. No tak samo jak w 1.6. Wchodzimy w adaptację, wchodzimy w wtrysk, który tam czwarty, mówiłem tak niby. Załóżmy czwarty wtrysk. Usuwamy numer. Wpisujemy nowy numer wtrysku, jak na zdjęciu, ten, który pokazałem Wam. Oczywiście nie ten, co na zdjęciu, tylko ten u Was. Następnie, jak już wpiszemy, to pokazuje się do it, ok. Ale teraz tak, w dwulitrowym silniku nie mamy na samym dole adaptacji, ale tutaj mamy restart wtrysku 1, 2, tak 1, 2, 3, 4. Szczerze, jeszcze nie robiłem restartu wtrysku, więc nie mogę nic Wam opowiedzieć, jeżeli chodzi o wtryski boszowskie. Robiłem podkładki, ale jeszcze wtrysku nie wymieniałem. No ale podobnie to się robi jak w 1.6. Także ważne jeszcze przy wymianie wymienić śrubę. Chodźcie, pokażę Wam może. Dobrze, dostajemy się do wtrysku, pokażę Wam śrubę. Tu są śrubę. Je trzeba wymienić, bo one, tak jak u nas się nazywa stretch bolt, one się rozciągają i mogą przy wkręceniu drugim się urwać. Z tego co ja kojarzę,
108 Nm i 160 stopni, 2 razy 90, ale również słyszałem, że 8 Nm i 270 stopni. Może wy napiszcie, co uważacie. Może napiszcie, co wy uważacie. 8 Nm i 180 stopni, czy 8 Nm i 270 stopni? Bo niektórzy piszą tak, a niektórzy tak. Także zobaczymy. W tej chwili no, kończę. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, co i jak. I trzymajcie się, na razie.